W bramce Damian Wójcik, później w polu zobaczymy z numerem trzecim Piotra Ignatowicza, 5 Damian Kuśnierz, 6 Maciej Sowiński, Sebastian Francuz, Jakub Nowomiejski, Patryk Grosiński, Sebastian Misiłajtis, Jakub Fijałkowski, Bruno Augon, Oliver Łabak. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych na czerwono, drużyna Prochowiczanki, jednolite granatowe stroje. Dobry pomysł. Łabiak z pierwszej piłki do Fijałkowskiego, nie ma spalonego, ale też piłka wybita. Grać Nowemu Miastu w sytuacji, gdy mają takie okazje. Tylko że też tutaj bardzo dobrze Łabiak wrócił do asekuracji, tylko proszę zobaczyć, co zrobił Sowiński. Minął dwóch rywali w polu karnym, takim jednym prostym zagraniem. Ani Wójcik, ani Hrebela jeszcze tutaj nie mieli okazji się wykazać. Teraz jest gol dla Prochowiczanki. Chcieli spróbować szczęścia, teraz jest dobra okazja dla Nówki. Gębski. Pole karne, miękka piłka, Fijałkowski teraz nad bramką. Świetnie poradził sobie teraz Oliwier Łabiak. Zobaczymy, co z tej akcji wyniknie. Misiłajtis do Łabiaka, nie ma spalonego, jest szansa. Tylko od bramki, jęk zawodu, bo tutaj bardzo dobry pomysł. Stawić się w odpowiedni sposób, nie popełnić błędów takich jak ten przed momentem. Blisko 16 metra, Łabiak, Nowomiejski. No i to było dobre rozegranie. Znowu dobra piłka na prawą stronę, ponownie Malawski sobie poradził tutaj z obrońcami, teraz zagranie przed pole karne, no i tutaj naprawdę dużo szczęścia. Teraz strzał Łabiaka, no i to była taka sytuacja, która... I spróbować czegoś innego. Jest okazja, Szydłowski. No, uprzedził rywala, ale jeszcze Galas. Było blisko. Czeka tutaj na informację od sędziego, by można było tę zmianę przeprowadzić. Hrebela! W momencie, może to dośrodkowanie coś zmieni. Wójcik, no, teraz było blisko. Nie raczej no, myśleć o tym, by wynik powiększyć, aniżeli bać się jakiejkolwiek straty, tak jak teraz Fabian Hrebela pokonany po raz trzeci. Skrzydle jest już na wysokości pola karnego. Szydłowski minięty, Barysewicz polu karnym. Okazja dla gości na czwartego gola i jest już 4-0.